dzika dostać. Nie ma dla mnie chyba żadnych większych szczęść. Nie ma żadnych większych szczęść. Żegnaj, Tysiu, żegnaj, świnko, żegnaj, misiu, żegnaj, krzynko, żegnaj, kotku, pa, pa, pa. A teraz zapraszam Państwa na wspaniałego pieczonego świniaka z nadzieniem po staropolsku. Staszku, to specjalnie dla Ciebie. Skosztuj i rozpocznij ucztę. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were eight and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get caught, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Co to jest? Dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec, taka świnia z Afryki. Ty sam, kurwa, jesteś guziec. Co jest, kurwa, z tą świnią? Nic nie słyszę, bo jakiś debil się drze przez megafon. Chwileczkę. A dlaczego ta świnia ma kły? Bo to jest guziec. Taka świnia z Afryki. A. Czym wam mogę pomóc, chłopaki? Spuszczaj sobie w pierdolę. A, to dobre jest. Wieku, złamałeś mi nos. Dziki nas przysyła. Podobno narzeczona cię rzuciła. Nakryła mnie z inną dupeczką, ale wybaczy. Wszystko w porządku. Pan ładny się zepsuł. Przynieś mi wacy czy coś. W Playlife'ie umieścili mnie na liście 5 najlepszych partii w Warszawie. Wiesz, co to oznacza? Że golisz nogi? O, bardzo śmieszne. Dzień dobry panu. O co chodzi? Czy korzystał pan niedawno z usług jednej z dziewczyn? Stoją tu niedaleko. Może pan mówić jaśniej? Jedna z dziewczyn twierdzi, że pan obsługiwała i zapomniał pan zapłacić. Chodzi o szmal? Ile? 50, 100, śpieszę się. Nie. Usługa jest gratis od firmy. Sądziłem po prostu, że nie był pan z niej zadowolony, dlatego nie uregulował rachunku. Jeżeli to panu i tej dziewczynie pomoże, to umówmy się, że byłem bardzo zadowolony. A jak ciągnęła mi druta, to byłem w niebo wzięty. Okej? Okej. To teraz pociągniesz druta mojemu kumplowi. Dzień dobry. Rzeczywiście jakiś pan nerwowy. I nie potrafi pan postępować z ludźmi. Synku. Przeczytałem 1500 książek, jak postępować z ludźmi. Kiedy ty dłubałeś w nosie i zjadałeś swoje gile, skakałem jak żabka po głowach takich jak ty frajerów na sam szczyt. Jestem skazany na sukces. A ty, śmieciu? W moim życiu przeczytałem 2 książki. To prawda? Co to było? Poczytaj mi, mamo. Jedna z nich to Ojciec Chrzestny. Gdybyś ją przeczytał, to wiedziałbyś, że pieniądze to nie wszystko, że nie zdradza się przyjaciół i nie dmuchaj żon. Ale niestety, zapchałeś sobie głowę jakimiś pierdołami o żabach i teraz na siłę próbujesz zainteresować tym innych. Nie, Krzysiu? Dosyć tego. Zajmijcie się nim. Nie tak szybko, panie Żabka. Kręcicie się trochę po mieście? Robiłem kiedyś u Czarnego. Tak? No. To jest pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję. Jesteście wolni. Zaraz, chwila, moment. Co jest? Jestem waszym szefem? Ale pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego, to nie my.